Czasu w ciągu dnia możemy nosić dziecko w chuście. Bo też są różne mity i stereotypy tak. z tym związane, żeby dziecku nie zrobić krzywdy. No tak. No i teraz y, trochę to tak przekręcę tę odpowiedź, bo y, największą krzywdę robimy dziecku nieodpowiednią pielęgnacją, czyli mhm. złym noszeniem i złym podnoszeniem. E, wprowadzamy często bardzo dzieci w przeprosty, czyli za bardzo one nam się napinają, nosimy je w pionie, e, ale Kiedy nie robimy je bez chusty. O tak, tym. tak, tak, tak. Mhm. Ale to też nie. Ja nie chcę tak mówić, że robi, że ten rodzic robi źle. On robi tak, jak potrafi. Mhm. Tak jak nie wiem, podpatrzył, tak jak mu nauczono, tak jak intuicja mu się wydaje, a poza tym bardzo często dzieci w pionie się szybciej uspokajają, mhm. więc my tak intuicyjnie dorzucimy do tej pozycji. Jednak to często może właśnie prowadzić do, do tego, że ten kręgosłup zbyt szybko się prostuje, no mhm. bo on dziś do, do trzeciego miesiąca powinien być w tej pozycji kucznej. E, to jest taka pozycja zbliżona do litery C, aczkolwiek ta litera C jest czasami zbyt głęboka w naszych wyobrażeniach. Chodzi o taką lekką kifozę, mhm. czyli taką podwiniętą miednicę, dziecko zebrane do środka, e, z, zebrane barki, op, takie op, opatulone mhm. takie troszeczkę, Trochę tak? Tak, jak właśnie w tak, było. Tak. I jeśli nam się uda tą pozycję w chuście uzyskać mhm. i dziecko będzie fajnie ułożone, to ja nie mam czegoś takiego, jakiegoś limitu w głowie, no nie noś powyżej dwóch godzin, bo, bo coś się mhm. stanie, no noś tyle, ile potrzebujesz. Ta mama i tak zrobi przerwę na karmienie, na przewinięcie, na wyjęcie. Sama o tym zdecyduje, wyczuje ten moment. No, zdarza się tak, że dziecko się w tej chuście przekręca. Tak? Gdzieś tam lustro jest naszym dobrym przyjacielem wtedy. Warto sobie spojrzeć w nie, popatrzeć, jak jest dziecko ułożone. My możemy je zawsze skorygować, zawsze możemy odwiązać, zawiązać jeszcze raz. Natomiast no, nie ma czegoś chyba takiego dla mnie, żeby nie nosić zbyt długo, bo, bo zrobimy krzywdę, mhm. bo ja nie wierzę, że będzie mama nosiła powyżej, nie wiem, 10 godzin dziennie, tak? To tak nie wygląda Myślę, że raczej. że byłoby to niemożliwe. No byłoby to, prawda. to niemożliwe, tak, więc się nie boję. Po prostu mhm. i tak bardzo staram się to też przekazać tym mamom żeby nie, nie budować im strachu o coś, żeby one nie miały czegoś takiego, że zostawiam ją z, z tą chustą, ona już coś umie, a teraz co dalej, ile ona może, kiedy nie może, co zrobić źle po drodze równie dobrze może to zrobić źle na różnych innych płaszczyznach, tak? Ale dzieci są tak elastyczne i tak wdzięczne w obcowaniu w pewnym momencie, że wydaje mi się, że chyba strasznie się trzeba napracować, żeby zrobić tą krzywdę dziecku. Na pewno to jest ważne, żeby ta mama też się wsparła pod tym porodzie. W tym okresie połogu, gdzieś poszła, sprawdziła te swoje dno miednicy. Okay. Właśnie tutaj też mogę o tym też, do, mogę też powiedzieć trochę o tym dnie miednicy, że bardzo jest ważne w noszeniu, żeby tego dna miednicy nie spychać. Mhm. Czyli wszelkie te wiązania w połogu, w których musimy się przewiązać w pasie, mhm. powodują napięcie w dole miednicy i tak troszeczkę to wszystko obciążają. A tak naprawdę to jest taki czas, gdzie ta miednica powinna się wchłonąć do środka i jak gdyby tam się wszystko powinno mhm. dziać. No to teraz bardzo praktyczna porada, mianowicie jak ubrać dziecko do noszenia w huście. Bo dla mnie zaskoczeniem było to, że jak mam dziecko w huście, a ja nosiłam akurat z przodu, mm -hmm. było mi naprawdę gorąco. gorąco. Co w zimę było świetne, mm -hmm. no ale w latach już trochę gorzej, trudniej. No to prawda. Każde dziecko ma swoją termoregulację inną. Moje dzieci na przykład mają po mężu, i mm -hmm. to bardzo dobrze, bo ja jestem wiecznie mi zimno, ja bym mm -hmm. się ubrała, a one non -stop są rozebrane. I chyba trzeba trochę tak popatrzeć, każde dziecko ma inaczej. I zdecydowanie do chusty jak najlżej, no bo ja jestem jedną warstwą, chusta jest drugą warstwą, no i dziecko w środku się poci. Mhm. Więc tam jest naprawdę gorąco, zwłaszcza od takiej bliskości, więc w ogóle nie nosimy raczej skóra do skóry, no bo mhm. to jest jak gdyby, to jest kangurowanie to jest inny etap tego, żeby zadbać o to, też to można robić. Natomiast do chusty ważne, żeby mieć jakieś fajne ubranie, które oddycha. Y, y, dzieciaczko ubranego najlżej. Y, do, ta, do tego ta chusta, która no może na lato faktycznie, żeby nie była za gruba, no bo to jest jak gdyby kolejna rzecz, że tak naprawdę wiele zmienia pogoda, mm -hmm. y, rodzaj chusty, bo możemy wziąć za grubą. Y, no i też właśnie kwestia dopływu jakiegoś powietrza, no bo chusty jednak są takim elementem dosyć zamykającym, prawda? Ja na cebulę o, mm -hmm. też taka odpowiedź jest y, dobra.